Teraz przechodzimy do pierwszego wystąpienia przedstawiciela rządu. Zwracam się z prośbą do pana ministra Zbigniewa Ziobro, aby zechciał podzielić się z nami swoimi przemyśleniami, uwagami, dokonaniami na temat praw rodziny w działaniach Ministerstwa Sprawiedliwości. Bardzo proszę, panie ministrze. Dzień dobry, witam państwa serdecznie, witam wszystkich szanownych gości, przedstawicieli rządu, parlamentu, samorządu, ale przede wszystkim witam przedstawicieli polskich rodzin, bo to właśnie dla polskich rodzin, jak rozumiem, jest ta inicjatywa, ten dzień i też to wydarzenie, które ma podkreślić te prawa, które są z punktu widzenia tradycyjnie pojmowanej polskiej rodziny niezwykle istotne. Na wstępie, jeśli państwo pozwolą, moje wystąpienie, mój wywód będzie, mam nadzieję, też i siłą rzeczy krótszy, bo ma inną naturę, bardziej polityczną niż znakomite w sensie merytorycznym, wystąpienia wymagające takiego analitycznego, naukowego podejścia, które wcześniej były tu i przedstawione. Ale właśnie, że występuje tu w charakterze polityka, czyli człowieka, który w ramach dobrej zmiany, w ramach części odpowiedzialności rządu podejmuje konkretne działania związane z polską rodziną, to pozwolę sobie ten czas wykorzystać, by zwrócić uwagę na to, co jest w działaniach rządu właśnie tym priorytetem. Zapewne będzie jeszcze o tym mówić pani minister Rafalska, która ma tutaj wiodącą rolę do odegrania i która z racji możliwości też i finansowych i tego, czym kieruje, odgrywa i zarazem prowadzi najważniejszy program wiodący, można powiedzieć, tego rządu wspierający polską rodzinę, czyli program 500+. Ten program, który zdaniem wielu, zdaniem całej tej dziś totalnej opozycji, a przez długi czas rządzących różnych stronic w Polsce, był niemożliwy do wprowadzenia, niemożliwy do realizacji, a stał się realnym faktem za sprawą decyzji większości politycznej, która dzisiaj jest u władzy i za sprawą też znakomitej pracy pani minister. Szanowni Państwo, ale nim do tego dojdę, chciałbym podziękować serdecznie panu posłowi Tadeuszowi Woźniakowi, bo to właśnie on przez długi czas konsekwentnie domagał się wprowadzenia tego dnia polskiej rodziny. Wprowadzenia po to właśnie, aby w sposób bardzo jednoznaczny i stanowczy dać wyraz naszemu jako państwa stosunkowi do rodziny. W tej szczególnej dobie, o której tak znakomicie w swoim wystąpieniu mówiła pani poseł, wskazując na globalne zagrożenia dla instytucji rodziny w sferze wartości, w sferze społecznej, w sferze kultury, czyli wszystko to, co przychodzi do nas ze świata zwykle zachodu, tej cywilizacji bardzo rozwiniętej. Na nie wszystko, co przychodzi, jest naszym zdaniem dobre i nie przypadkiem zostało też ukute pojęcie, które tu już pojawiło się wśród moich przedmówców w wypowiedziach, cywilizacji śmierci. I my mamy przeciwstawić tej cywilizacji, cywilizacji miłości. Cywilizacji miłości, bo miłość właśnie, tak, miłość, ta piękna wartość, to emanacja sensu życia człowieka jest podstawą i fundamentem każdej rodziny. I można powiedzieć, że rola państwa jest dopiero gdzieś tam w tle, w dalszym tle, bo rodzina i miłość są ze sobą nierozerwalnie związane. To miłość przecież pojawia się w rodzinie i miłość rozwija się w rodzinie. To miłość ma okazję przeżyć też trudne próby w czasie różnych sytuacji, jakie następują w każdej rodzinie, a państwo tylko i wyłącznie ma udzielać pewnego wsparcia, aby ta miłość zwyciężała nad słabościami, nad złem i nad też kryzysami, które każdą rodzinę w takim lub innym stopniu dotykają, że mogą dotykać. Drodzy Państwo, moją rolą jako ministra sprawiedliwości jest szukanie takiego instrumentarium, które będzie gwarantować pewną ochronę prawną. Więc w tym wymiarze starałem się też podejmować stosowne działania. Mogę się odwołać tutaj do słów doktora Korczaka, który mówił, że dzieciom należy się ochrona prawna. I z całą pewnością ten postulat, by wziąć dzieci w opiekę, jest w zakresie, za jaki odpowiadam, realizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Przykładem tego jest choćby pierwszy projekt. Pierwszy, to rzecz symboliczna, który zgłosiłem jako minister sprawiedliwości, dotyczył on uniemożliwienia sądom odbierania dzieci w
tylko z tego powodu, że rodzina znalazła się w trudnej sytuacji materialnej. A więc jeżeli jedyną przesłanką podjęcia przez sąd rodzinny miałoby być odebranie dzieci dlatego, że rodzina jest w trudnej sytuacji materialnej, to na skutek decyzji tego rządu, decyzji parlamentu, projektu, który wcześniej powstał w Ministerstwie Sprawiedliwości, nie jest to już teraz możliwe. Były przecież niezwykle bulwersujące historie opisywane w polskich mediach, gdzie właśnie te kochające, pełne miłości, ciepła, rodzicielskiej troski rodziny były pozbawiane dzieci, odbierano im na siłę wbrew ich woli dzieci, wbrew tym dzieciom. Były sytuacje niezwykle poruszające serce, płaczu dzieci odrywanych od matki, od ojca, bo sytuacja rodzinna, sytuacja finansowa zdaniem sądu, zdaniem administracji wymagała w interesie dziecka podjąć takiej decyzji. I to już się nie zdarzy. To jest niemożliwe. To była pierwsza ustawa, którą jako minister sprawiedliwości zaproponowałem, przedłożyłem na rząd i rząd z pani premier Beaty Szydło ten projekt przyjął i został on przeforsowany przez Sejm. Ale... W tym sensie mogę powiedzieć, że jesteśmy konsekwentni również w tym obszarze, jeżeli chodzi o branie w opiekę dzieci. Ale wyrazem tego jest między innymi zmiana przepisów związanych z niepłaceniem alimentów. Wiemy, że oczywiście różne bywają dramaty życiowe, rozłąki, rozbite rodziny. Wiemy, że zawsze wpisany jest to jakiś dramat, ale nie ulega wątpliwości, że rodzice, niezależnie od subiektywnych przeświadczeń co do przyczyn rozejścia się i rozbicia rodziny, muszą być moralnie, ale też i prawnie zobowiązani do łożenia na swoje dzieci. Nie można godzić się na to, że ojcowie czy też matki, bo zdarzało się też i matki, nie płacą na utrzymanie własnych dzieci, które przecież w związku z tym spoczywa na nich obowiązek do pełnoletności tychże dzieci. Niestety Polska była krajem, w którym były bite rekordy, jeśli chodzi o ilość rodziców niewywiązujących się z tego obowiązku. I muszę Państwu powiedzieć, że bodaj w dniu wczorajszym przeczytałem w prasie informację, że na skutek zmian, które wprowadziliśmy w polskim prawie, zmian w zakresie regulacji i opisu typu przestępstwa związanego z uchylaniem się od niepłacenia alimentów, odpłacenia alimentów, uchylanie się od płacenia alimentów, drastycznie spadła liczba osób niepłacących alimenty. Bodaj o 3/4, jeśli porównać miesiąc marzec, kiedy obowiązywały jeszcze poprzednie przepisy, a już miesiące, kiedy weszła w życie regulacja przygotowana w ministerstwie, zmalała liczba osób, które są wpisywane do rejestru długów jako ci, którzy nie wywiązują się ze swojego obowiązku alimentacyjnego. I to jest kolejny ważny krok, konieczny do tego, aby zwiększyć opiekę nad dziećmi. Prawo karne jest pewną ostatecznością i ja sam do niej bardzo niechętnie się odwołuję i sięgam, ponieważ dużo lepiej jest odwoływać się do innych form perswazji, ale czasami jest to ostatecznością, która jest niezbędna do tego, aby też w perspektywie zawisnąć jako presja na rodziców, by wywiązywali się ze swoich podstawowych obowiązków wobec własnego potomstwa, własnych dzieci. Inny przykład zmian, które wprowadzamy, projektu przyjętego niedawno przez Radę Ministrów i mam nadzieję niebawem przyjętego też projekt, który zostanie przyjęty przez polski parlament, dotyczy poruszających też często historii, kiedy polskie dzieci odbierane są polskim matkom przy najczęściej, czasami też i ojcom, na skutek decyzji sądów i wysyłane do jednego z rodziców za granicę. Do tej pory polskie prawo w tym zakresie było, można powiedzieć, całkowicie bezduszne. Działało na mocy pewnego automatu. Ministerstwo Sprawiedliwości kompletnie nie interweniowało, nie ingerowało w tego rodzaju dramaty, nie starało się udzielać realnej pomocy.
Muszę Państwu powiedzieć, że mimo że prawo do tej pory jeszcze jest dalece od doskonałości, na skutek zmian organizacyjnych, jakie podjęliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości, można mówić już o znaczącym postępie, jeżeli chodzi o pochylanie się polskiej administracji, urzędników nad tego rodzaju dramatami rodzin. Jest wiele przykładów osób, którym udało nam się udzielić skutecznej pomocy. Ale to prawo, te narzędzia, jakie dziś obowiązują, są dalece niewystarczające. Dlatego zleciłem panu ministrowi Wójcikowi, który jest moim zastępcą i odpowiada właśnie za ten dział działania Ministerstwa Sprawiedliwości, aby z jednej strony dokonał dokładnej analizy, diagnozy stanu prawnego, jaki dzisiaj jest, problemów praktyki w tym obszarze, a z drugiej strony dokonał analizy prawnoporównawczej, jak takie rozwiązania funkcjonują w innych krajach europejskich. I właśnie rezultatem tego jest przygotowana ustawa, która, jestem przekonany, znacznie zwiększy ochronę polskiego państwa, często na beztroskim działaniem organów sądowych i polskich, i zagranicznych, które prowadzą do strasznych dramatów, przede wszystkim dzieci, ale też i polskiego rodzica, który pozbawiany jest bez przemyślenia, bez rozważenia racji swojego dziecka, które oddawane jest, czasami nawet bywa, do patologicznych relacji rodzinnych za granicę. Ta sprawa ulegnie fundamentalnej poprawie. Wprowadzamy specjalistyczne sądy w ramach tej zmiany, wprowadzamy szersze uprawnienia prokuratora generalnego, wprowadzamy ograniczenia możliwości przekazywania dzieci po pierwszym jeszcze nieprawomocnym wyroku sądu. To dzisiaj była regułą. Jednym słowem, wprowadzamy szereg gwarancji chroniących dobro dziecka przede wszystkim, ale też i dobro polskiego rodzica, który nie będzie pozostawiony sam sobie z bezduszną administracją, ale też i bezdusznym aparatem sprawiedliwości, a czasami z rodzicem, który dysponuje zagranicznym przewagą finansową i potrafi tą przewagę w sposób skuteczny wykorzystywać. Polskie państwo będzie w te sprawy mogły dużo bardziej skutecznie i z większą empatią angażować się, czyniąc to w interesie polskich dzieci. Muszę Państwu powiedzieć, że do takich zmian, które są z mojego punktu widzenia bardzo ważne, a o których tutaj tylko napomknę, a też dotykają sytuacji wielu polskich rodzin, są zmiany, jakie wprowadziłem tak w zakresie praktycznego działania, na przykład prokuratury, ale też i zmiany w zakresie prawa, które przygotowuję, jeżeli chodzi o działanie komorników i lichwiarzy. Nie przypadkiem wymieniam te dwie grupy, które kojarzą się często nie najlepiej w odbiorze społecznym. Jeżeli chodzi o komornika, oczywiście to jest zawód potrzebny, ponieważ instytucja komornika jest niezbędna do tego, aby zagwarantować sferę egzekucji po stronie państwa, wyroków, które zapadają, ale pod warunkiem, że działa ta instytucja, ten komornik zgodnie z prawem i w ramach kultury, która jest aprobowana społecznie, respektując pewną elementarną empatię i wrażliwość ludzi, których jego działania dotykają. Niestety wiemy o tym, że były liczne przykłady nadużyć, nieprawidłowości. Muszę Państwu powiedzieć, że tu nastąpiła już zasadnicza poprawa za sprawą działania rządu, czy działania kierowanego przeze mnie ministerstwa. W Sejmie już na bardzo zaawansowanym etapie są projekty zmian ustaw o komorniku, dotyczących komorników, które tą sytuację też radykalnie poprawią, aby nie było tych gorszących sytuacji, kiedy to odbierane są nawet dzieciom zabawki, kiedy licytuje się majątek, ten ostatni, można powiedzieć, majątek niezbędny do utrzymania rodziny właśnie kosztem często biednych, zadłużonych nie ze swojej winy rodziny, nie patrząc na dobro dzieci. I te patologie, jestem pewien, na skutek przeprowadzonych zmian, jakie dokończymy w parlamencie, zostaną prawie całkowicie wyeliminowane. Lichwiarze natomiast, to jest, można powiedzieć, patologia w samej swojej istocie działalności tej grupy osób, które można powiedzieć regularnie naruszają prawo, w sposób bezwzględny wykorzystują słabość, niefrasobliwość, czasami bardzo trudne położenie, niezrozumienie sytuacji polskich rodzin, które potrzebują pieniędzy na leki, czy w związku z konkretną sytuacją, jaka wydarzyła się w rodzinie, na potrzeby
wręcz życiowe i potem zadłużają tę rodzinę w sposób bezwzględny, prowadząc do dramatów takich, że ten przysłowiowy dług, który zaczyna się od 500 zł, kończy się odebraniem całego majątku, dorobku całego życia, odebraniem mieszkania, wyrzuceniem ludzi na bruk. Otóż z tym definitywnie kończymy, a tego rodzaju praktyki będą i są już przez prokuraturę pod moim kierownictwem bezwzględnie ścigane. Zaostrzenie kar za pedofilię, bezpieczeństwo dzieci od tych najgroźniejszych form przestępczości. Drodzy Państwo, w tej sprawie zrobiliśmy już niemało. Po pierwsze powstał projekt w ministerstwie zaostrzenia, radykalnego zaostrzenia kar dla tych zwłaszcza najgroźniejszych pedofilów, którzy dopuszczają się swoich przestępstw z użyciem przemocy w stosunku do najsłabszych, najbardziej potrzebujących. Ten projekt został udostępniony panu prezydentowi, który zgłosił tę propozycje legislacyjne i tenże projekt do laski marszałkowskiej i to rozwiązanie stało się już obowiązującym prawem, a więc zaostrzyliśmy odpowiedzialność karną za tego rodzaju przestępstwa, chcąc chronić dzieci, chcąc spowodować, by ci najgroźniejsi sprawcy trafiali na długi okres do więzienia i nie mogli czynić krzywdy innym dzieciom. Ale jeśli kiedyś wyjdą na wolność, to też jest dodatkowe rozwiązanie, które ma sprawić, że dzieci będą bezpieczniejsze i że rodzice, że nauczyciele, że wszyscy, którzy mają ten obowiązek troski nad dziećmi, mogą czuć się pewniej, bezpieczniej. Mianowicie wprowadziliśmy jawny rejestr internetowy pedofilów. Tych, którzy dopuszczają się swoich przestępstw ze szczególnym okrucieństwem i tych, którzy dopuszczają się tych czynów w recydywie oraz niejawny rejestr, który będzie dostępny dla osób zajmujących się opieką dziećmi, pozostałych sprawców tego rodzaju przestępnych czynów. Więc jeżeli nawet taki sprawca wyjdzie na wolność, to będzie monitorowany, bo uznaliśmy, że dobra osobiste takiego sprawcy przestępstwa, dobra osobiste pedofila muszą podlegać mniejszej ochronie niż dobra potencjalnej ofiary, jaką jest dziecko. I ten projekt udało nam się też wbrew oporom różnych środowisk, też i oporom opozycji przeforsować i myślę, że będzie przynosił też dobre owoce, zwiększając ochronę dzieci przed groźnymi przestępcami. I na koniec jeszcze powiem o sądach rodzinnych, obserwując wiele patologii też, do których dochodzi. Niestety w niektórych polskich rodzinach towarzyszy temu często alkohol, uzależnienia. Mamy niedawno opisywaną historię w Zamościa dziewczynki, która musiała przed matką, która się na nią znęcała, wyskakiwać bodaj z pierwszego czy drugiego piętra. Otóż postanowiłem wprowadzić obowiązek dla sądów rodzinnych, by każdorazowo, kiedy w toku prowadzonych przez nie czynności ustalą też te sądy, że istnieje realne zagrożenie dla dobra dziecka, że zawsze w takim wypadku sąd rodzinny będzie musiał z mocy ustawy informować prokuraturę, by ta podejmowała równolegle stosowne działania i uczestniczyła w takich postępowaniach, by zapobiec nieszczęściom. Zapobiec takim nieszczęściom, o jakich słyszymy. Okaleczenia dzieci, czy czasami nawet i zamordowania dziecka. Niedawno była taka historia na Podkarpaciu, gdzie półroczne dziecko, chłopczyk, Maksymilian, o ile pamiętam imię, został przez psychopatę zamordowany. Mimo różnych sygnałów niestety organa państwa nie działały tak jak należy. Tam zresztą też nie działała prokuratura i w związku z tym też podjąłem stosowne działania dyscyplinarne i karne. Drodzy Państwo, państwo musi wywiązywać się swoich zadań, gwarancji stworzenia prawa, które chronić będzie rodzinę i chronić będzie najsłabszych, czyli dzieci. I myślę, że ten rząd z tego zadania w zakresie, jakie jest ono powierzone Ministerstwu Sprawiedliwości, wywiązuje się. Pracujemy też nad innymi jeszcze regulacjami, o których w tej chwili jeszcze nie chcę mówić, bo one są na etapie prac analitycznych i mam nadzieję, że też w przyszłości będziemy mogli już o nich powiedzieć i z satysfakcją stwierdzić, że one też pomogły w ochronie polskiej rodziny. Ale już na zupełnie koniec dodam, że ten wielki program rządu, który jest realizowany za sprawą znakomitej pracy pani minister Rafalskiej, 500+, jest też możliwy dzięki temu, że ten rząd skutecznie ogranicza ogromną sferę patologii i potrafi sięgać po pieniądze oszustów po to, aby były one na ważne społeczne projekty, w tym na 500+. I dlatego nie jest rzeczą przypadku, że te gigantyczne malwersacje związane z wyłudzaniem VAT-u sięgającą miliardów złotych, które poprzednio były całkowicie bezkarne, teraz
są w sposób bardzo efektywny i skuteczny ścigane. I tak jak widzimy rezultat w postaci zmiany, jeżeli chodzi o zachowanie osób zobowiązanych do płacenia alimentów po trafnej zmianie regulacji prawa karnego, tak widać ewidentną, pozytywną zmianę, dobrą zmianę, jeżeli chodzi o wpływ podatku VAT, który znajduje się do dyspozycji budżetu państwa na ważne rozwiązania, jak i ograniczenie patologii, bo pamiętajcie państwo, że to nie jest tak, jak myślą niektórzy, że nasze działania są wymierzone przede wszystkim w tych, którzy nie płacą podatku VAT, a powinni go zapłacić. Nie, nasze działania przede wszystkim są wymierzone w tych, którzy poprzez tak zwane karuzele VAT-owskie wyprowadzali zapłacone już wcześniej przez Polaków, też i przez państwa podatki, uczciwie zapłacone podatki pod pretekstem fałszywych rozliczeń i wyprowadzali je często za granicę na kwoty liczone w miliardach złotych. I to jest też rezultat dobrej zmiany, które w efekcie pozwala realizować ważne działania dla polskiego rządu. Drodzy państwo, bardzo dziękuję za to spotkanie, dziękuję za ten dzień, który został uchwalony przez polski parlament z inicjatywy pana posła Woźniaka, bo żyjemy w trudnych czasach dla rodziny. Żyjemy w trudnych czasach dla tej tradycyjnej rodziny. Żyjemy w czasach, kiedy za wszelką cenę chce się tą rodzinę zniszczyć, zdestruować i od strony prawnych konstrukcji, rozwiązań i od strony ekonomicznej. I ten rząd, można powiedzieć, podjął się wyzwania na miarę aktualnej epoki. Stawia czoła. Tej cywilizacji destrukcji rodziny, stawia na rodzinę i będziemy w tym konsekwentni. Wywiążemy się z naszych zobowiązań. Rodzina na pierwszym miejscu. Dziękuję państwu bardzo. Serdecznie dziękuję panu ministrowi za to wystąpienie, tak ciepło przyjęte także przez państwa. W tej chwili będziemy wysłuchiwać referatów naprzemiennie wygłaszanych przez przedstawicieli rządu i przedstawicieli organu ustawodawczego, jakim jest Sejm i Senat.